Kłaniamy się Państwu, dobry wieczór. Zapraszamy na nasz kolejny sportowy program. Podsumowanie 2020 roku już za nami, zatem czas zaprosić Państwa na pierwsze ligowe spotkanie opolskich drużyn w tym nowym 2021 roku. A w naszym programie dzisiaj m.in. opolskich siatkarek sukces w roku 2020 zaskoczył nawet ich trenera. Nie, szczerze nie pamiętam. Chyba nigdy nie byłem na pierwszym miejscu na nowym roku. A do wiosny rozpoczną przygotowania piłkarze Odro Opole. Czy bojowych to się okaże tak naprawdę w zmaganiach ligowych, ale faktycznie wracamy do treningów. A na zakończenie zajrzymy do opolskiej katedry, gdzie odbył się nietypowy opłatek ludzi sportu. I to jest chyba najpiękniejsze, że możemy o sobie pamiętać w modlitwach. Jako pierwsi w nowym roku spotkanie ligowe rozegrali koszykarze AZS-u Politechniki Opolskiej. Niestety ulegli oni na własnym parkiecie GKS-owi Tychy 84-91. Teraz przed podopiecznymi trenera Rafała Knapa jeszcze trudniejsze zadanie, bowiem czeka ich pojedynek ze współliderem tabeli, czyli Górnikiem, i to w Wałbrzychu. A ta drużyna na 7 rozegranych u siebie spotkań ani jednego nie przegrała. Może to będzie właśnie ten pierwszy raz. Oby trzymamy za to mocno kciuki, a początek meczu o godzinie 17. No a teraz czas już na siatkówkę. Znakomicie spisujący się na zapleczu ekstraklasy zespół Unii Opole został niespodziewanie na koniec 2020 roku liderem tychże rozgrywek. Sam trener Nicola Vettori nie pamięta takiej sytuacji w swojej karierze szkoleniowca. Nie, szczerze nie pamiętam. Chyba nigdy nie byłem na pierwszym miejscu na nowym roku. Czy to obciąża, czy nie, to ciężko powiedzieć. Na pewno cieszymy się być tu i nie na ostatni, bo byłem na ostatni i nie był przyjemny, więc być na pierwszym to jest dodatkowa motywacja do pracy, bo dziewczyny wykonują dobrą pracę codziennie i na pewno być w pierwszym miejscu to jest taka nagroda dla ich zaangażowania. Jednak, aby tę pozycję utrzymać, nasz zespół musi wygrać w bezpośrednim starciu z ekipą Sosnowca. Pojedynek wicelidera z liderem tabeli zapowiada się zatem niezwykle frapująco. Jak zatem wyglądały przygotowania naszych siatkarek do drugiej części sezonu? Pomiędzy świętami już pracowaliśmy i od nowego roku również. Troszkę cięższe prace, bo tak bez meczów mieliśmy okazję właśnie się zmierzyć z troszkę więcej obciążenia. Ale no nie za dużo, bo właśnie mamy bardzo ważny mecz, sobota, z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Licząc, że nasz przeciwnik ma jeszcze jeden zaległy mecz i licząc, że wygrają ten mecz, to będziemy na równo z równym i to będzie mecz pierwsze miejsce w pierwszej rundzie. Chociaż nic nie znaczy, bo wiadomo, że taka liga się gra w play-off. Na pewno jest dobry, zrównoważony zespół, który ma doświadczone zawodniczki i całkiem nie wygląda jak Benjaminek. Jest zespół, który ma zawodniczki, które grały w ekstraklasie i które są też gotowe do walki o na pewno pierwsze czwórki. Musimy grać swoją siatkówkę przede wszystkim, bo czasami zapominamy momentami w trakcie setu, ale w setach, ale jesteśmy na to gotowi. Mamy dobre elementy jako zagrywka, blok, obrona, kontratak. Mamy kilka elementów, które wyróżnia się z naszym zespołem. Musimy to grać jak potrafimy i spróbować ukryć któreś tam dobrych strony Sosnowca. Sobotni mecz w Sosnowcu od godziny 17 już jutro. Sezon wznawiają także jutro drugoligowi siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej. Podopieczni Zbigniewa Rektora we własnej hali podejmą Woleja Miasteczko Śląskie. Początek meczu z szansą na pierwsze ligowe punkty naszego zespołu w hali przy domu studenta Sokrates o godzinie 16. Z kolei superligowi szczypiorniści KPR Gwardii Opole sezon rozpoczną dopiero 20 lutego, ale już rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej. Już za chwilę, bo o 18.30 podopieczni Rafała Kuptela rozpoczną sparingowy pojedynek z Górnikiem Zabrze. I czas na piłkę nożną, ale najpierw halową. Bowiem pod okiem nowego trenera, ale doskonale znanego na Opolszczyźnie, to 41-letni szkoleniowiec pochodzący z Wrocławia, czyli Jarosław Patałuch, rozpoczną przygotowania do kolejnych spotkań w Ekstraklasie Futsalu nasi piłkarze Dremanów Futsalu Komprachcice Opole. Walczące o utrzymanie w elicie nasz zespół podejmie w niedzielę kontrakt Lubawa, a początek meczu w komprachcickiej hali o godzinie 16. A do wznowienia rozgrywek szykują się także pierwszoligowi piłkarze opolskiej Odry. I udałam się zatem do klubu przy ulicy Oleskiej, żeby sprawdzić, czy nasi zawodnicy są już gotowi na rundę wiosenną, no i czy są w bojowych nastrojach. Czy bojowych to się okaże tak naprawdę w zmaganiach ligowych, ale faktycznie wracamy do treningów.
Już w najbliższy poniedziałek treningi zacznie pierwszy zespół, rozpocznie pierwszy zespół. 4 tygodnie, 7 tygodni łącznie przygotowań mniej więcej do ligi. 6 gier kontrolnych z różnymi zespołami, obóz, który planujemy również w Polsce. Myślę, że jest czas na to, żeby dobrze się przygotować do wiosny. A ta wiosna zaczyna się bardzo szybko, bo już 28 lutego, więc pierwszy mecz z ŁKS-em Łódź na wyjeździe, z tym samym ŁKS-em, który nas bardzo srogo potraktował na starcie tego sezonu, więc mamy się możliwość zrehabilitować, chcemy to zrobić. No a czasu jest trochę, żeby się dobrze przygotować, więc na pewno jest wielka satysfakcja, że znowu możemy rozpocząć ciężką pracę i ciężkie treningi. A jaki był klucz doboru sparring partnerów? Bo 6 z tych sparingów będzie. Chcieliśmy rozegrać sparingi z różnymi poziomami rozgrywkowymi i wyszło tak, że mamy na rozkładzie 2 zespoły z naszej ligi, z pierwszej ligi, 2 zespoły z drugiej ligi i 2 zespoły z trzeciej ligi. Często jest tak, że w okresie przygotowawczym jest możliwość próbowania nowych ustawień, nowych rozwiązań, więc dobrze jak będzie to realizowane na poziomie drużyn, które są zbliżonym poziomem sportowym do nas. A zespoły z Ekstraklasy, przyjdzie na nie czas. Już podsumowywaliśmy rundę jesienną, więc teraz jakie cele na wiosnę? Czy jest utrzymane to założenie, że w pierwszej szóstce i bijemy się o baraże? Na pewno mam swoje ambitne cele sportowe. Zespół na jesieni pokazał, że stać ich na to, żeby walczyć o naprawdę wysokie cele, a pierwsza szóstka to naprawdę to już jest dobry, wysoki poziom sportowy. Więc jest to w naszym zasięgu, ponieważ gra w barażach to jest dodatkowy smaczek. Być może już właśnie na wiosnę będą rozgrywki z udziałem kibiców, co bardzo mocno wierzę, na co bardzo liczę. Więc byłoby to bardzo, bardzo fajna atrakcja dla naszych kibiców. Ale do tego jest jeszcze bardzo daleko, okres przygotowawczy teraz, później start ligi, no i wszystko tak naprawdę zweryfikuje liga. Czy skład się zmieni na tę wiosnę, bo już mówi się o tym, że do Opola dołączy zawodnik, no czołowy strzelec Polonii Bytom i w ogóle trzeciej grupy trzeciej ligi? Na pewno nie będziemy wprowadzać żadnej rewolucji w składzie. Ten zespół w kolejnym okienku transferowym jest zmieniany, ale powiedzmy sobie kosmetycznie. Zawodnicy, którzy sprawdzili się bardzo dobrze w Odrze Opole, oni z Odry Opole odchodzą, ale idą zazwyczaj do wyższej ligi, trafiają do Ekstraklasy. W ich miejsce szukamy zawodników takich, którzy przychodzą do nas, nie osłabiają zespołu, a wręcz go wzmacniają, a po czasie stają się jego liderami. Postawa choćby Konrada Nowaka, który przyszedł do nas w poprzednim okienku transferowym, pokazuje, że zawodnik, który nie sprawdził się w innym klubie, pod okiem naszego sztabu szkoleniowego, przy pełnym zaangażowaniu ludzi, którzy pracują w klubie, staje się bardzo mocnym zawodnikiem. I taką też politykę kadrową prowadzimy. Sprowadzamy zawodników, którzy gdzieś nie najlepiej się sprawdzili, którzy są głodni grania i takiego też zawodnika do Opola sprowadzamy. Na pewno Adam Brzak to jest zawodnik, który w Polonii Bytom bardzo dobrze się pokazał. Chcemy, żeby w Opolu był. Mam nadzieję, że do tego transferu dojdzie, bo wszyscy o tym transferze mówią. Ale pamiętamy też o tym, że w naszej akademii jest również kilku zawodników, którzy bardzo mocno i ambitnie pukają do tego, żeby być w kadrze pierwszego zespołu. I to też jest przestrzeń dla tych właśnie zawodników. Myślę, że taką elektryzującą informacją było ogłoszenie przetargu na budowę nowego stadionu. Czy już w klubie też mówi się o tym, że są apetyty, żeby rzeczywiście występować na tym nowym stadionie? Czy na razie to jest taka uspokajająca perspektywa, że jak będzie awans, to będziemy mieli gdzie grać, ale na razie skupiamy się na tym, co tu i teraz. No z pewnością dla klubu informacja o tym, że przetarg został ogłoszony, to jest kolejny bardzo duży kop i motywacja do jeszcze cięższej pracy. Infrastruktura stadionowa przy ulicy Oleskiej to nie jest miejsce, które daje możliwości rozwoju dla klubu. Nowy stadion i obecne oczekiwania PZPN-u, kibiców dotyczące infrastruktury stadionowej powodują, że istnieje konieczność wybudowania stadionu w Opolu i bardzo się cieszymy, że prezydent mimo takich trudnych czasów podejmuje taką decyzję, idąc ze swoim wcześniejszym pomysłem. A tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas to jest prawdziwy kop i motywacja do jeszcze cięższej pracy i wiemy, że dzięki temu ten klub Odra Opole, klub z 75-letnią tradycją, będzie mógł rosnąć w siłę i będzie się stawać jeszcze większą dumą mieszkańców miasta i regionu, bo taki też jest nasz cel w perspektywie długofalowej. Tyle prezes Odry Tomasz Lisiński, a zatem piłkarska wiosna rozpocznie się tradycyjnie zimą.
A my powracamy na koniec do wydarzenia, ważnego wydarzenia, które miało miejsce w opolskiej katedrze, zwłaszcza dla ludzi sportu. Właśnie, to był niecodzienny opłatek, bo już po raz 29 spotkali się ludzie sportu Opolszczyzny. Tym razem nie przy szopce, przy Betlejem Szczepanowickim, ale właśnie w opolskiej katedrze. To było wielkie wydarzenie także i dla tego, który dał pomysł, zainicjował właśnie te spotkania sportowców, czyli księdza Zygmunta Lubienieckiego. Cieszymy się, że następuje ta ciągłość i to jest chyba najpiękniejsze, że możemy o sobie pamiętać w modlitwach. To dla wszystkich był niezwykle trudny rok, dla ludzi sportu również, którzy musieli się pożegnać z kibicami, którzy musieli też sami walczyć z pandemią i przystępować do rywalizacji, więc ta duchowa strawa też dla nich była niezwykle ważna, co oni zresztą w ciągu roku i podkreślali. Ten opłatek ma swój wieloraki wymiar. Przede wszystkim ten wymiar duchowy, że trzeba było przerwać treningi, trzeba było występować bez widowni i dlatego ten wymiar duchowy jest tak bardzo istotny i ważny. Dlatego pragnę podziękować Bogu, podziękować ludziom, wszystkim tym, którzy dopomagają, aby ten sport się na Opolszczyźnie rozwijał. Marzenie księdza, tak jak i moje również, to jest to, by za rok tutaj na katedrze odbyło się to naprawdę, podobnie jak to było w Betlejem Szczepanowickim przy śpiewaniu kolęd, być może przy dodatkowych atrakcjach jak koncerty i spotkania takie, żeby to wróciło, pokazało te, i to również i tę sportową normalność. Tak, mam taką nadzieję wspólnie z obecnym kapelanem sportu, księdzem profesorem Jerzym Kostoszem, zrobimy wszystko, by ten opłatek ludzi sportu w 2022 roku był naprawdę czymś wyjątkowym, jako podziękowanie, bo wierzę w to, za minioną pandemię, że uchowaliśmy się i będziemy chcieli naprawdę dziękować. A w jakiej formie? Zobaczymy. Ja jestem pełen optymizmu i pełen nadziei. Zatem na dziś to już wszystko. Przypomnijmy raz jeszcze ligowe wydarzenia w ten weekend w wykonaniu opolskich drużyn. A zatem do rywalizacji przystępują siatkarki, siatkarze, koszykarze, szczypiorniści grają sparring, no a o ligowe punkty walczą też futsaliści. Dziękujemy zatem Państwu za to dzisiejsze spotkanie. I przypominamy, że nasze programy można oglądać na Facebooku Czasu na Opole oraz Miasta Opola. I zachęcamy oczywiście także do odwiedzania naszych stron internetowych www.opole.pl, sportowoopole.pl i czasnaopole.pl. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień.